Nie wierzę, ja to naprawdę nie mam szacunku dla samego siebie. No i dla was. Ach, miejmy już to za sobą. Zacznijmy od tego, że Odyssea del Drama to gówno. Możemy się rozejść. Stoisz sam pośrodku świata, dookoła tysiąc spraw. Minął dzień, mijają lata, jutro mieni się od barw. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Fabuła tego wybitnego dzieła sztuki, którego sami najwybitniejsi artyści by się powstydzili, skupia się ponownie na obozie Wała Nakła. 14 nowych obozowiczów stanie czoła ciężkim wyzwaniom, które tym razem przewyższą poziomem wyzwania od oryginalnych twórców oryginalnej totalnej porażki. Obozowicze zostaną podzieleni na dwie drużyny: wściekłe wiewiórki oraz płonące szopy. I co tu mogę więcej powiedzieć? Zacznijmy od pozytywów. Pozytyw tego dzieła jest taki, że bardzo szanuję to, że ktoś w sytuacji, kiedy nie było na tamten moment nic od Fresh TV, chciał pokazać swoją interpretację tego, jakby widział swój sezon totalnej porażki. Szanuję i mówię to bez krzty jakiejkolwiek ironii. Ale co na pewno powiem nieironicznie, to to, że walić Clotilde. Najgłupsza antagonistka w dziejach fanowskich sezonów. A i przy okazji walić też Markusa. Patusa, który jest damskim bokserem. I na tym niestety pozytywy się kończą, ponieważ czas przejść do negatywów. Dużo ten sezon ma problemów. Widać dużo inspiracji oryginalną totalną porażką. Czy inspiracja jest zła, pewnie spytacie? Odpowiem krótko, nie. Aczkolwiek, jak jest za dużo tej inspiracji, to też nie jest to dobre, bo to troszkę pokazuje brak jakiejkolwiek kreatywności. Posłużę się chociażby przykładem złej Nancy. Jaki był powód tego, że po tym jak dostała w twarz od Patusa Markusa, nagle ścięła włosy i poprzysiągła sobie, że od teraz jest komandosem Nancy i chce za wszelką cenę wygrać ten sezon. Jakby wiecie do czego pije. Jasne, jest to nawiązanie do komando Zoe z czwartego sezonu, tylko ja tutaj widzę pewien zgrzyt. Mianowicie taki, że Zoe miała poniekąd powód do zmiany wizerunku. A mianowicie jej został zniszczony amulet, czy tam medalion, czy tam inne barachło, które wręczył jej Mike. Podkreślę raz jeszcze dla osób niesłyszących tego, co do nich mówię. Została zniszczona rzecz, która została jej wręczona jako pamiątka. Rozumiecie? W przypadku Nancy powód stania się komando Nancy jest totalnie z dupy wzięty, tylko po to, by dodać dramaturgii do tego, co ją spotkało. A tak poza tym, to troszkę współczuję tej inspiracji zemstą wyspy, bo jednak nie oszukujmy się, ale sama zemsta wyspy nie była jakimś super najlepszym sezonem. Co do animacji, no to okej, powiedzmy, że jestem w stanie przymknąć oko na to, że to był ich pierwszy taki większy projekt. Natomiast ścieżka dźwiękowa pozostaje wiele do życzenia. W szczególności, że uwaga, spoiler alert, nie tylko Kevin MacLeod jest kompozytorem darmowej ścieżki dźwiękowej. Wersja nie angielska i nie polska, no. Naprawdę. Wy to kurde słyszycie, jaką oni tu muzykę dodali? Oni tu dodali muzykę Kevina MacLeoda. No nie. Weźcie jeszcze raz sobie posłuchajcie. Ja pierdzielę. Money, money, give me money, money. Cielos, viejo.
¿Tienes que cantar tan fuerte? Jeszcze kolejna muzyka Kevina McLeoda. Ja przepraszam, że ja się ciągle czepiam tej muzyki, ale to jest takie antyklimatyczne. To tak jakbyście... Spójrzcie na to. Minuta 11, dobra, zapamiętamy. Ból. Teraz tutaj wyciszę i spowolnię tylko jak jest możliwe i coś wam pokażę. To jest takie strasznie antyklimatyczne, że to jest szok. Tosa i Linda, realmente lo tienes todo. Si tú dices... Otto, Clotilde, ambos deberán decir cumplido de por qué yo soy tan asombroso. Siempre te noto con mucha energía, no sé cómo haces. Debes enfocarte en las cosas buenas. Si algo o alguien afecta tu vida de forma negativa, solo debes ignorarlo. Mamy rok 2023 i tak naprawdę wiele możliwości, jak nabyć całkiem dobrej jakości muzykę darmową bez copyrightów. Uważam mym skromnym zdaniem, że używanie Kevina McLeoda jest pójściem na łatwiznę. I nie, to nie jest jakieś mocne spłycenie tematu, co danie do zrozumienia widzowi, że nie powinno się odbierać tego typu dzieła na poważnie. Aha, i czy wspomniałem z takich jeszcze minusów, że czołówka Odyssea del Drama jest clickbaitem? Poza tym, że jest ona inspiracją oryginalnej czołówki, to wprowadza w błąd, bo w czołówce widać jak Marcus pociesza Nancy, a koniec końców i tak dostaje od niej kopa, a ta idzie w szczęśliwą drogę z Johnem. To tak jakby ktoś się pytał o takie malutkie szczegóły, no to zwracam na coś takiego uwagę, żeby ktoś mi tutaj nie zasugerował tego, że coś pominąłem. A, no i przy okazji, cały sezon jest zrobiony za pomocą backgroundu, czyli tło jest po prostu nieruszającym się tłem, tak jakby na zrzutach ekranu, tylko narysowane postacie się tutaj poruszają. Co jest? Czemu oni... Ej, zobaczcie to, czekajcie. Zwróćcie w ogóle uwagę na tą animację. Patrzcie, jak oni biegną. Przecież oni tu, kurde, w większości w powietrzu biegają. Oni nawet nie biegną po tym. Zacznijmy od tego. Nie biegną po ziemi. I patrzcie teraz na te opony. Przecież oni nad nimi ewidentnie lewitują. Oni nawet nie trafiają w te opony. Przecież to jest dosłownie tło wzięte sobie z backgroundu totalnej porażki. Oni nawet nie trafiają w to. Co tu się dzieje? Kurza mnie niesamowicie fakt tego, że Chris tutaj jest na siłę zrobiony na family friendly sposób. Owszem, Chrisowi odpało od sezonu 4 wzwyż, ale robienie z niego nawet grzeczniejszej wersji od i tak już ułożonego do nas wariackiego wyścigu jest troszkę nie na miejscu. Rozumiałbym, gdyby było to zrobione na zasadzie wyważonego zachowania. Tu troszkę uszczypliwości, a tu troszkę grzeczności. Ale jak to się dzieje przez praktycznie cały sezon, to ciężko się coś takiego ogląda. Nancy! Yes! Como sea, ya me esperaba esto. Dobrze! Menos mal que te expulsaron, viejo. Si no, yo lo iba a hacer de todas formas. Aquí no toleramos la violencia física. Co? Ej, okej, rozumiem. On odpadł, ale co tu Chris powiedział? Dobrze, że zostałeś wyeliminowany, jeśli nie to i tak to zrobię. Nie tolerujemy tutaj przemocy fizycznej. Co ten Chris, kurde, tutaj gada? Od kiedy? Co jest grane? What the... Ej, czyli... Słuchajcie. Ja mam rozumieć, że zachowanie Markusa już nawet samego Chrisa zdrażniło, że nawet on wyszedł z założenia, że nie tolerujemy tutaj przemocy fizycznej. Co jest grane? Co jest grane? Kurde, Chris, co się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Chris, poczekaj. Mam dla ciebie dobry ten. Poczekaj. Mam dla ciebie dobry klip, Chris. Patrz na to. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dokładnie. Jeszcze raz, Chris. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dokładnie. Posłuchaj się, jak laka, kurde. Bueno, eso fue interesante. Me encantó. Me llevo de vuelta a mi niñez. Es un 10. Genial. Serio?
Co to jest za ocenianie, przepraszam bardzo. Podsumowując i reasumując, sezon pierwszy Odisea del Dramy jest zrobiony na jedno kopyto. Jakby rozumiem, że ktoś może nie być jakimś super programistą. Takim, który będzie zaraz robił filmy w stylu Hollywood. Jednakże w mojej opinii, jak się za coś zabierasz, to staraj się to zamknąć na ostatni guzik, a nie na tak zwany odpi***ło się. ¿Y cuántos años tienen todos ellos? Ya veo a dónde va esto. Así es, todos tienen 16 años. Por eso preparamos una apertura especial para este episodio. La escuela terminó. Jaki cholerny plagiat! Jaki cholerny plagiat z planu totalnej porażki teraz! Nie wierzę w to. To jest z planu totalnej porażki wzięte. Czemu? Czemu nic oryginalnego nie wymyśliliście? La hora ya llegó y ya puedo disfrutar. Juntos nos gusta estar. Y este es nuestro lugar. 16, loco 16. Esto me tiene que durar. Dobra, tu troszeczkę inaczej to wyglądało. Troszeczkę inaczej. Bo oni akurat jeszcze tam leżeli na trawie, oni wszyscy mieli takie... A, no czołówka 16. No to jeszcze lepiej. 16, kurde. Nie dość, że podpierdzielają z planu, to jeszcze 16. Świetnie, kurde. Co do sezonu drugiego, to doszedłem do dość kontrowersyjnego dla niektórych z was wniosku, lecz go tutaj przedstawię. A czemu nie? Poruszę tutaj dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że niemiłosiernie drażni mnie Armando, chłopaczek, który na siłę próbuje grać Casanowę i być jakimś gigaczadem. Zgadnijcie, jak wygląda efekt końcowy. Fakt, on może być Casanową, ale co jedynie barwów mlecznych. Natomiast olbrzym o imieniu Gabriel z kolei najbardziej podczas całego sezonu drugiego denerwował mnie swoim zbyt optymistycznym nastawieniem na zasadzie, że co by się nie stało, to jemu się wszystko podoba. Nawet jakby za przeproszeniem ptak nasrał na środku plaży, to zgaduję, że jemu też by się to spodobało. I to by było na tyle z mojego komentarza. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe rzeczy, to fabuły mówić nie będę, bo jest taka sama jak poprzednie inne sezony, nawet nie fanmade'owe, bo wszystko rozgrywa się o przetrwanie. Dlaczego natomiast tak okrojony komentarz? Bo skoro twórcy Odisea del Drama Hawaii zrobili sezon drugi na odpierdol się, to ja też na odpierdol się skomentuję ten sezon. Tak więc łapcie fragmenty ze streamów, gdzie przedstawiam pozytywy, jak i negatywy, i idziemy na sezon trzeci, póki zdrowie psychiczne jeszcze mi na to pozwoli. Bienvenidos a la segunda temporada de Odisea del Drama. Yo soy su anfitrión, Chris McLean. Y él es... Y yo soy el chef Hatchet. 14 adolescentes pasarán este verano en esta hermosa isla tropical en Hawái. Pero solo uno de ellos vencerá a todos los demás y se consagrará como el gran ganador. Esto es... Odisea del drama Hawaii. Dobra, i teraz jestem ciekaw tego, ponieważ od razu powiem na samym starcie, fajna inicjatywa, fajny pomysł na zrobienie sezonu stricte na Hawajach. To muszę powiedzieć, że tutaj coś w końcu oryginalnego zrobili. I jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o początek, te pierwsze 33 sekundy. Ale... Co mnie tutaj już rzuca się w oczy, to, że tak Chris, kurde, napiera, żeby szef się przedstawił. Kurde, znowu tutaj wchodzimy w family friendly content, taki za bardzo mi się wydaje nawet. Vamos, vamos! Ustedes pueden! No se rindan! Czemu mi to przypomina plan totalnej porażki, tak szczerze? Vamos, Kimi! Lo logramos! ¡Al fin tenemos fuego! ¡Los tiburones salvajes ganan el desafío! ¡Estupendo! ¡Rock and roll, baby!
Serio, to tyle? Co jest? Fajna hawajska muzyka. Tienes que probar esto, Alexis. Jezu, ten głos do niej kompletnie nie pasuje. Fuj. Lo siento, pero como te dije, estoy intentando dejar mis adicciones. Esta pastilla es mágica. Prometo que te gustará. Oj, nieładnie. Nielegalne piguły tutaj są. Nielegalne piguły tutaj, kurde. Dealerstwo. Fuj, nie wolno. Takiego czegoś w totalnej porażce nie było. Wstyd. No lo sé. ¿En serio? Qué raro. Yo creo que eres la chica más linda de esta temporada. Basta, Armando. Deja de bromear. Oj, oj. Podrywanko. Podrywanko tutaj widzę, że wchodzi. Es dulce, amable y hermosa. Es hora de que el gran Armando haga su magia. Aha, czyli chcesz zdobyć jej serce. Możesz po prostu od razu powiedzieć. Para su segundo oj. Desafío, tendrá una emocionante carrera por turnos. Uno contra uno, se enfrentarán en seis competencias distintas. Tiburones salvajes, ya que son siete, uno de ustedes no part... Wild Sharks, ponieważ masz 7 lat. Co? Co? O Jezu, nie. Oh, wow. Qué rayos le sucede? A temu co odpierdziło? Przepraszam bardzo. Co to? Co z jego oczami się teraz stało? O nie. Este viaje es loco, bro. Chris, mejor vamos a dejar que Otto compita y que Alexis quede afuera. Lo siento, tiburones, no se permiten cambios. Chris McClane, te odio. Bueno, imagino que no soy el primero ni el último en decir eso. Michael nie lubi Chrisa. Nowe nie znałem. Me encanta la idea de que el desafío tenga etapas individuales. Gabriel, ty tam już się cicho, tobie się wszystko podoba. Wiemy, my cię znamy już za dobrze. Así podremos ver quiénes son. Mando contra Ivana. Deberán nadar y llegar hasta la orilla. Luego, Jessica y Alexis intentarán embocar una pelota en el aro. Cuando lo hagan, Jimmy y Becky atravesarán el acantilado saltando en estas plataformas. Gabriel y Bruno deberán destruir un muñeco de felpa. A Samantha y Kelly les toca este complicado rompecabezas. Dobra, tu już trzeba dać plus, że przynajmniej rozwinęli te wyzwanie, że to nie jest na zasadzie ej, skocz na drugą stronę i wygrywasz wyzwanie. Tutaj wielki plus i wielki plusik za muzykę, która teraz tam w tle leci. Donde deberán formar un cuadrado con estas piezas. Y finalmente es una carrera hasta el tótem ubicado al final de la playa. O, w łeb dostał, dobrze. Lo hice, gané. Las focas hambrientas ganan el desafío. Bien hecho. Wow, ale emocje, dobrze. Increíble. Los malvaviscos son para Becky, Bruno, Michael, Kelly y Otto. Rayos, ya sé lo que sucederá. Al menos nos divertimos juntos, ¿no? Normalmente respeto sus votos, pero en esta ocasión la decisión final es mía. Así que Ivana, tú serás la expulsada. Co jest? Co tu się dzieje? Ja mam takie pytanie. Co tu się właśnie teraz odwaliło? Ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć? Ej, ja na taki... Ej, ja na to nie byłem przygotowany, przysięgam wam. ¿Qué? ¿Por qué? Eso es injusto, Chris. Ivana trajo drogas al programa, lo cual está totalmente prohibido. Así que es el... Co jest? Co jest, kurde, Chris, ja cię nie poznaję. Eliminada. Y Alexis, te daré otra oportunidad. Pero si vuelves a fallar, serás eliminado también. Okej, moi drodzy. To co sądzicie o drugim odcinku teraz? No, szczerze, to jest dobry odcinek. To jest dla mnie, według mnie, dobry odcinek. Proszę bardzo. No podrán contra mí. Becky. Toma. Kimi pasa a la siguiente ronda. No te atrevas a tocarme. Soy más ruda de lo que parezco. Jimmy, łódkę łeb.
¡Aléjate de mí, perdedor! ¡Sí! ¡Gané! Me duele todo. ¡El desafío terminó! ¡Otto gana la inmunidad! ¡No puedo creerlo! ¡Rock and roll! Serio, naprawdę. Dobra, to wyzwanie z tym staniem na tym to trochę średnio emocjonujące. Entonces... Prawda, mogła to być trochę lepsza walka, ale sam fakt, że kurde zrobili coś takiego, to jest naprawdę na duży plus, nie? Że jest tu perspektywa tych przegranych, że oni tam, nie wiem, robią właśnie... Może powiem tak, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Samo wyzwanie, że oni tam se stali na tych, kurde, kijach, badylach, czy na tych, kurde, taczkach, co to tam dokładnie było? Okej, okay, jest to jakiś plus za oryginalność, żeby nie było. Ale bardziej interesowałem się jakby wyzwaniami osób wyeliminowanych. I szczerze, chciałbym coś takiego zobaczyć w totalnej porażce. Terminamos, Chris. Soy inmune. Hay algo que está mal. Les falta una letra. ¿Qué? ¡No puede ser! Oy. Ya escucharon la frase. ¡Vamos, oy, chicas! ¡Oy, Kelly! ¿Co się dzieje? ¡Terminamos! ¡Las hermanastras ganan inmunidad! ¿Y to tyle? ¡Genial! ¡To jest całe wyzwanie! Bueno, esto no me molesta. Nie no, super, fajnie. Scooby-Doo, no. Nieźle, kurde, nieźle. Esta, me veo linda con esta ropa. Oh, por Dios, miren a Kimi. ¿Y por qué a mí me toca este personaje? ¿Es por mi color de piel? Eso es racista, Chris. Claro que no. Eras la única que entraba en el traje, Kimi. Tonto Chris McLean. No hay tiempo que perder. Vayan. ¿Qué hacemos ahora? Creo que lo mejor va a ser separarnos y buscar pistas. Yo iré con las chicas. Alexis, tú ve con la perra. Czemu to jest, kurde, takie nawiązanie do Scoobiego? What the hell? Ja lubię bardzo Scoobiego, ale tutaj nie bardzo kumam dlaczego. Jezu, co jest? Esto debería ser suficiente. Oh, ahí viene. Przepraszam bardzo, co to było? Co tu się w tym momencie odwaliło? Nie rozumiem. Sí, la atrapé. Atención, Samantha ya atrapó al intruso. Vengan todos a la playa. Vamos. Bien hecho, Samantha. ¿Tienes idea de quién es? Claro que sí, es evidente. No cualquiera viene nadando hasta aquí sin un propósito. Y esta persona lo tenía. Ok, entonces ¿quién es? Jeremy. ¿Qué rayos? ¿Qué hace él aquí? Serio, oni musieli zrobić, kurde, powrót tak jak to było w planie, znaczy totalnej porażki w trasie z Ezekielem, naprawdę. Jeremy solo quería regresar al juego, ¿no es así? Exacto. Por favor, Chris, dame otra oportunidad. Tengo mucho que aportar a la competencia. No lo creo. Tu tiempo en este programa se acabó. ¿Por qué estuviste asustándonos toda la noche? No fue mi intención, solo que me quedé atorado en este tonto traje y necesitaba ayuda para sacármelo. Ah, zrobili tutaj trochę inny wątek, że zamiast być zatrudniony przez Chrisa, to w tym momencie on utknął w kostiumie i tak osę wrócił. A, kumam. Especial, si es que me entiendes. Claro, definitivamente. Eres tan lista y hermosa. Co? Co?
Co to się stało w tym momencie? Lindo día para nadar desnudos en el agua, ¿no crees? Ładny dzień na pływanie nago. Co on ma k***wa za jazdy teraz? Co on za jazdy ma w tym momencie? Ładny dzień na pływanie nago, nie sądzisz? Co on k***wa za jazdy ma w tym momencie? Ale on ma myśli, zboczone myśli, zboczeniec jeden. Wypierdalaj, bocie. ¿Qué será, pan comido? Eso lo veremos. A empujar! Vamos, amiga, tú puedes. Oj. Lo hice. Los tiburones salvajes ganan el desafío. Genial. Así roqueamos nosotros. I to tyle. Serio, kurde, dlaczego? To już trochę mi to przeszkadza, że jest jedno wyzwanie. Ja pierdolę. 9. odcinek. Kurwa, Kevin McLeod się tu już pojawił. Jajne. Nie mogli się powstrzymać, musieli tego Kevina McLeoda dać tutaj, prawda? ¿Qué es esa música? Rozumiem, że ta muzyka pasuje do tych klimatów takich hawajskich, no ale kurwa. Było tak dobrze. Hay una fiesta en la playa y no me invitaron. Oh, hola Kimi. Puedes unirte si quieres. Ale drewniany taniec. Dużo lepszy taniec z Fortnite'a jest. Więc, moi drodzy, podsumowując, oficjalnie, co ja sądzę na temat drugiego sezonu Odyssea del Drama? No, jest lepszy niż pierwszy sezon zdecydowanie, ale druga połowa tego sezonu to jest po prostu troszeczkę już tak na kopyto zrobione. Mocny średniak, zgadzam się. Sezon trzeci. Cóż ja mogę powiedzieć? Niektórzy mówili mi, że sezon drugi jest tym lepszym sezonem w porównaniu do pierwszego. Cóż, nie zgodzę się z tą opinią, gdyż sezon drugi tak naprawdę powielił błędy sezonu pierwszego, delikatnie usprawniając formę. Natomiast sezon trzeci, to jest miks tak naprawdę sezonu pierwszego z drugim. I serio, cała ta święta trylogia to w mojej opinii strata cennego czasu, którego już i tak nie odzyskacie. Jakby szanuję to, że mamy nowego prowadzącego, który gdzieś tam próbuje udawać lubianego już do nas wariackiego wyścigu, ale niestety Jason nie ratuje absolutnie tego sezonu. Absolutnie. Tutaj powinienem dać wam wady, zalety i cokolwiek, ale doszedłem do wniosku, że nie licząc paru, ale to dosłownie paru rzeczy, które można byłoby pochwalić, jak chociażby muzyka, która, o mój Boże, nie jest zżynką od Kevina McLeoda, tylko tym razem jest za przeproszeniem pod p***olką z Sonika. Słuchajcie się jeszcze raz w tą muzykę. Ahí, miren. Sí, esto es una pared. Słyszycie to, nie? Teraz wam coś pokażę. Ja rozumiem wszystko. Ja naprawdę rozumiem wszystko. Ale uwaga, moi drodzy. Raz jeszcze wam dam ekran i teraz patrzcie na to. Ahí, miren. Słyszeliście to, co przed chwilą było, ten taki rytm muzyczny? To twórcy, zamiast wymyśleć coś lepszego i jakąś darmową bibliotekę muzyczek, czegokolwiek, no to stwierdzili, że wrzucą sobie remix tej muzyki. Słuchajcie się. I raz jeszcze tutaj. Ahí, miren. Sí, esto es una pared, Elio. Jak nie Kevin McLeod, to pierdolony Sonic. To pierdolony Sonic. Ja rozumiem wszystko. Sega, Sonic Team, może chcielibyście się tym tematem zainteresować, co? To koniec końców ponownie
nie ma ten sezon tak naprawdę nic do zaoferowania. Bo głównym problemem tych trzech sezonów jest to, że nie tyle co one chcą przedstawić totalną porażkę w świetle family friendly i to takim naprawdę mocno wymuszonym family friendly, to jeszcze na dodatek wszystko co dzieje się w tych trzech sezonach można tak naprawdę przewidzieć. Czyli te sezony są bardzo, ale to bardzo przewidywalne. A to, uwierzcie mi, nie jest dobre na dłuższą metę, bo nie na tym polega reality show. Poza tym, ten sezon jest nudny. I coś, co mnie nieziemsko drażni, to sojusze. Jak pamiętacie z oryginalnej totalnej porażki, jak ktoś robił z kimś sojusz, to było jakoś to uzasadnione, by wykopać na przykład ogniwo zagrażające. Tutaj natomiast i w pozostałych dwóch sezonach, sojusze są z byle powodu robione. Tak o, po prostu, bez najmniejszego powodu. To jest głupie i bezsensowne. Dlatego skoro ktoś, kto tworzy trzecią serię pod rząd, pluje w twarz takim osobom jak ja czy inni widzowie, to ja tak jak w przypadku sezonu drugiego, nie mam zamiaru jakoś dogłębnie analizować tego typu arcydzieł. Więc podsumowując cały ten materiał, Odyssea del Drama miało potencjał w teorii. Natomiast w praktyce zostało zrobione to na jedno kopyto, bez pomyślunku oraz bez jakiegoś dłuższego posiedzenia. Zrobione na szybko, byleby zadowolić lud. Są osoby, którym może to jak najbardziej się podobać i spoko, rozumiem, szanuję odmienne zdanie. Ja natomiast nie polecam tego oglądać. No chyba, że w formie zapisów ze streama, na których to oglądałem. Sam w sobie nie nabijałbym temu wyświetleń. Tym wszystkim najbardziej rozwala mnie hipokryzja Fresh TV. Bo jak był Total Drama Reunion czy Oskai Island, to byli pierwsi do banowania ze względu na łamanie praw autorskich co do postaci tam występujących. Albo do Disventure Camp, jak się dojechali o sam powód, bo został Chris wspomniany i że według nich to było bardzo łudząco podobne do ich dzieła. A tutaj? Tutaj mamy przez dwa sezony Chrisa szefa i obu Słała Nakła wklejony jako tło. I co? I gówno. Stoi to sobie jak gdyby nigdy nic, i tylko obrzydza ludzi, a nawet ich odstrasza. Jakby, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Nie jestem za cenzurą, ale troszkę mnie bawi ta hipokryzja, bo Fresh TV chyba ma wywalone na tego typu rzeczy, jak zrobisz coś, co jest gównem i nie przebije się do mainstreamu. Ale jak zrobisz coś na poziomie, to pogryzimy tobie paluszkiem i wsadzimy ci do oka, abyś oślepł.